Siemka, witam na kanale Alkoholowe. Obiecany odcineczek walentynkowy jako kontynuacja do mojego odcinka walentynkowego na Fox Gotuje. Dopasuję koktajle do tego obiadu, który tam zrobiłem. Przepraszam, że tak na wariata, ale chciałem, bardzo mi zależało, żeby to dzisiaj wyszło, więc chcę to szybko zmontować dla Was w bardzo szybkiej formie, przekazać wieści, żebyście zdążyli przed walentynkami sobie to poćwiczyć, ewentualnie spróbować, czy Wam to pasuje. Dlatego stwierdziłem, że zamiast robić mega do odpicowany odcinek, to zrobię dzisiaj szybki, ale treściwy, także jedziemy, zabieramy się do roboty. Wykonamy trzy koktajle. Pierwszy to będzie Basil Smash, ogórkowy sparowany do makaronu. Następnie będzie pistachio sour, czyli taki sourek o smaku pistacjowym, dopasowany do tego roulé, tej takich roladek z kurczaka. A trzecie to będzie paloma, która jest dodatkiem do deseru creme brulee. I jedna ważna rzecz. Wszystkie te trzy koktajle spokojnie możecie zrobić na wódce. Także nie ma problemu. Każdy z tych koktajli pasuje, smakuje na wódzie dobrze. Także nie przejmujcie się, jeżeli nie macie żadnych z tych alkoholi. Na wódce te koktajle siądą pięknie. Ja się o to postaram dzisiaj. Jedziemy. Ale na wprowadzenie wieczoru zacząłbym od przeczyszczenia palety, że tak powiem, czyli po prostu oczyszczenia podniebienia ze smaków różnych i zacząłbym od tego, co się do tego nadaje najlepiej, czyli od Prosecco. I to bym podał jako pierwsze podczas kolacji, ale podałbym go w kieliszku do szampana, czyli takim. Bo nie wiem, czy wiecie, ale za starych czasów pięknych to były kieliszki do szampana oficjalne, a nie te fluty podłużne. I ja od wielu, wielu lat, znaczy może nie wielu lat, od długiego czasu piję z takich i uwielbiam. Po prostu polecam Wam spróbować. Fajne wrażenie. Dużo się fajnie pije. Zostało Prosecco z odcinka, także ja sobie oczyszczę. Pozwolicie troszeczkę paletę i jedziemy. Zaczniemy od Basil Smash, czyli przygotujemy sobie szkiełko do niego. To będzie taki wynalazek tutaj. Dlaczego szkiełka? Bo będzie akurat sześcian lodu, który jak weźmiesz je z zamrażarki i od razu polecie płynem, to Wam pęknie. A to jest ładny sześcian lodu, więc nie będę go psuł, więc teraz go włożę, żeby się nabrał trochę temperatury. Wybaczcie, że tak łapskami. Proszę bardzo, ładny sześcianek. Niech on sobie tutaj stygnie, a my się bierzemy za składniki. Zaczynamy od jakichś 15 listków mięty. W ogóle to będzie Basil Smash na ogórkowym 24 Herbs. Bardzo fajny ogórkowo-miętowy gin. Także polecam sobie spróbować. Jakieś 15 listków. Jeżeli macie bazylię, która ma większe listki, on chociaż w Polsce mało popularna odmiana, więc raczej rzadko, mało prawdopodobieństwo, że taką traficie, ale jeżeli taką macie, to wtedy mniej. Ale przy takiej wielkości, powiedzmy standardowej polskiej bazylii, to te 15 listków to jest optimum. Macie 15 listków bazylii i teraz syrop cukrowy. Tłumaczyłem milion razy, jeszcze raz przypomnę. Dwa razy więcej cukru niż wody. Zalewacie wrzątkiem i sobie mieszacie. Jeszcze mi się dobrze nie rozpuściło, ale to nic. Jest tak jak trzeba. To jest Simple Syrup Rich, czyli ten taki bogaty tak zwany. I właśnie on ma... Tutaj potrzebujemy jakoś 1/3 shota. Wlewamy to do shakera. Teraz nam trzeba 2/3 soku z cytryny. Myślę, że zależy od cytryny, ale z połówki cytryny potrafi tyle wyjść. Zależy jak bardzo cytryna ma dużo soku. I teraz nie dodajemy jeszcze ginu, bo to tylko gin został. Dodajemy sam lód i będziemy teraz tłuc, żeby wydobyć zieleń z koktajlu i z bazylii. I teraz dodajemy 2 shoty ginu albo wódki. Tak jak mówiłem, na wódce też wyjdzie bardzo dobre. Nie martwcie się, jeżeli nie macie ginu, to bez problemu wódka pójdzie. Aby to nie było najtańsze dziadostwo, będzie git. Kostka już jest, powiedzmy, nie powinna pęknąć, o tak bym powiedział. No i udało się. Jak widzicie, ładny, zieloniutki kolor. No i teraz w ramach dekoracji robimy sobie taki listeczek. O, i proszę bardzo, Basil Smash parowany do makaroniku walentynkowego, smacznego. Jedziemy z kolejnym, czyli z pistacjowym sourkiem. Dobra, do pistacjowego sourka potrzebujemy oczywiście pistacji. Zwykłe, niesolone pistacje, te kupiłem w Oszonie. 40 gramów wsypujemy do tego. Musimy zrobić, w ogóle nie powiedziałem, musimy zrobić orszadę pistacjową i ostatnio właśnie, ogólnie to kilka godzin się robi, nawet 8 godzin się taką orszadę robi, a właśnie na kanale Truffles on the Rock ostatnio wrzucił ziomek, że pokazał jak zrobić szybciej, więc z jego przepisu dzisiaj korzystamy. 40 gramów pistacji wrzucam tutaj i zalewam to 120 gramami wody. Gorącej wody, będzie łatwiej. Czyli sobie zeruję, ma być 120. Dobra, wlewamy to do blendera. No i blendujemy. No dobra, musimy to odcedzić. Teraz to musimy odcedzić, najprościej użyć takiej ściereczki do sera, jeżeli macie takiej serowarskiej. Jak nie macie, to jakąś cienką ściereczkę, której Wam nie szkoda. I po prostu sobie wlewacie to tutaj. I zaraz będziemy wyciskać. Teraz bierzecie tak i skręcacie delikatnie tutaj
Uważajcie, bo to może pryskać, dlatego nisko skręcacie to na maksa, nisko na sitku, tak żeby nie zachlapać. I to będzie elegancko Wam się wyciskało. Możecie też przycisnąć po prostu do sitka, o, i wyciskać to. To będzie strzelało trochę na boki, więc tak jak mówię, to jest tłuste, trzeba uważać. Nie wiem, czy dobrze widać, pewnie nie widać nic. Wyciskam po prostu z tego maksymalną ilość wywaru, że tak powiem, ile się da. Wybaczcie moją piękną miskę. Farba z niej odlazła, ale szkoda wyrzucić. To możecie umyć, jeszcze się kilka razy użyje, jeżeli dobrze umyjecie. Jak nie, to po prostu wywalacie. Ile tego nam wyszło? Wyszło mi 65 gramów, więc teraz 65 razy 1,5, bo taki jest mnożnik. Wychodzi mi 97. Wychodzi 97,5 grama. Tyle cukru muszę dosypać tutaj do tego czegoś. 97 gramów cukru. Wlatuje. No, czyli wyszło mi mniej więcej 160, czyli wyszło około 160, powiedzmy tam z hakiem, gramów syropu. Teraz ostatni składnik, którego możecie nie mieć w domu, który się nazywa woda pomarańczowa. Możecie zamówić na Allegro, to powinno Wam... Na Allegro powinniście to znaleźć bez problemu i tanio. I to Wam przejdzie szybko, prawda? Jakbyście zamówili w niedzielę, to pewnie we wtorek Wam to wyślą. Nie jest to jakoś super drogie, to kosztuje tam z kilkanaście złotych, z tego co pamiętam. Tylko że jest ciężkie to po prostu w kupieniu stacjonarnie. To ma bardzo zapach taki pomarańczowy, więc możecie ewentualnie spróbować zest kilku pomarańczy wyciskać po prostu do tego i troszkę zaaromatyzować albo dodać bittersa pomarańczowego, jeśli macie. Bo to jest taki specyficzny zapach, który się dodaje właśnie do orszady wszelkiego i maści. Dobra, tu cukier musi się rozpuścić. I teraz dodaję 1,5 grama tej wody, więc tutaj. O, coś takiego. Dobra. Proszę bardzo. Gotowe. Orszada pistacjowa. No bardzo fajnie pachnie, jak kupicie tą wodę, raz sobie zrobicie taką orszadę, to już będziecie wiedzieli, że to jest po prostu tak piękny zapach. I niestety gotowa kupcza, że tak powiem, orszada, zaraz Wam pokażę ją. Na przykład taka gifarda, to jest przy takiej domowej, to jest dziadostwo, do tego akurat migdałowa, klasyczna. Ona śmierdzi jak zwykły cukierek taki biały, wiecie, jak to kiedyś się jadło. To nie jest nic fajnego, naprawdę, walichem ją kupiłem z ciekawości i się zawiodłem, jednak samemu lepiej zrobić. Dobra, mamy orszadkę. Jedziemy z sourkiem, jak z poprzednim koktajlem. To Basil Smash to też był w sumie sour. W każdym razie tak jak z poprzednim sourem. Delikatnie, żeby jej nie roz... Dobra. I jedziemy. Zaczynamy od białka jajka. Wiem, to jest takie, nie wszyscy lubią, ale tu jest niezbędne, żeby zrobić tą pianę. Więc jeżeli nie lubicie białka, to możecie aquafaby użyć albo zrobić syrop z gumy, pineapple gum. Jest w mojej książce przepis. Wchodzi białko, 3/4 szota białka jajka. Teraz tyle samo soku z cytryny wymieszanego z limonką. To jest najfajniejsza opcja. Lub soku z samej cytryny, lub soku z samej limonki. To już jak wolicie, jak, co macie akurat pod ręką. Moim zdaniem pół na pół cytryna z limonką tutaj działa idealnie. Proszę bardzo. Teraz cała na biało, właściwie cała na zielono wjeżdża orszada pistacjowa, pół szota. Chyba, że chcecie bardziej słodkie, no to możecie troszeczkę więcej dać. Pięknie. Mamy wszystko oprócz alkoholu, więc dajemy rum biały lub whisky lub wódkę. Co tam uważacie? Sourki to nawet na ginie możecie zrobić, ale na rumie to będzie najlepsze. Zdecydowanie. Na wódce też będzie spoko, ale na rumie będzie idealne. Także dwa szociki rumu. W tym przypadku biały Brugal klasyczny. I teraz jeszcze jedna rzecz. Aromatic Bitters polecam bardzo, mega siądzie. Zwykły, klasyczny Aromatic Bitters, ale jeśli chcecie się poczuć bardziej fancy i macie, no chcecie wydać jeszcze dodatkowe parę dych, no to polecam kupić Amargo Chuncho, genialny peruwiański bitters, na przykład do Pisco Sour jest genialny. Ja tutaj po prostu zastąpię zwykłego bittersa tym, ale jak macie, to po prostu dajecie jeden dash angostury zwykłej, klasycznej takiej. Dobra, teraz dry shake, czyli bez lodu, aby mocno to spienić. No i teraz z lodem. I mamy gotowe. Proszę bardzo. Szklaneczka myślę, że już się przygotowała. I proszę bardzo. Pistacjowy sourek. Potrzebujemy grejpfrutów i tutaj zrobimy sobie kordial zajebisty, taki słony, który Wam się przyda na przyszłość do różnych rzeczy fajnych. Będziecie mogli sobie użyć. Zwykły grejpfrut, najzwyklejszy. Mam też kawałek białego, więc sobie go wykorzystamy. I zwykła limonka też będzie potrzebna, jedna. Tak, zaczynamy od kieliszka, od blendera. Ścieramy zest z całego grejpfrucika tutaj.
Trochę taka męcząca robota, ale uwierzcie mi, warto. Oczywiście wcześniej dokładnie umyjcie grejpfruta. Teraz potrzebujemy soku z jednego grejpfruta i soku z jednej limonki. Zrobimy tak, że sok z limonki wycisnę, a sok z grejpfruta częściowo wycisnę z tego białego, co mi został, a resztę doleję po prostu z gotowego soku wyciskanego, żeby zaoszczędzić czas, żeby was tutaj nie przeciągać, żeby szybciej odcinek się pojawił na YouTubie, bo jak zacznę wyciskać tego grejpfruta, to chwilę mi to zajmie. Sok z jednej limonki tutaj. Zobaczymy, ile wycisnę soku z połówki grejpfruta. To jest ciężko, to najlepiej w zlewie robić do jakiegoś dużego pojemnika, a potem przelać, bo po prostu do jiggera to jest niestety dużo się rozlewa, bo on bokiem ucieka. No ale tak mniej więcej shot wychodzi z ćwiartki, czyli 4 shoty pokaźne mniej więcej muszę dolać łącznie, brać grejpfruta, czyli był jeden, to jeszcze 3. Dobra. I teraz potrzebujemy wagowo tyle cukru, ile soku jest w miksturze, więc zrobimy tak, że sobie tu postawię wagę. Tutaj mam puste naczynie, wlewam to. Mam 164, mniej więcej 164 gramy zawartości, więc teraz tyle wsypuję cukru. I teraz tajemniczy składnik, na który każdy czekał. Sól. Jakieś 1/3 łyżeczki, coś takiego. Ma być wyraźnie wyczuwalna ta sól. I zobaczycie, będzie działało. Dobra, blendujemy teraz. Po minucie blendowania wygląda to tak. Teraz bierzemy szklankę, sitko, a najlepiej 2 sitka i sobie to cedzimy. Kordial gotowy, teraz szybki przepis na tą palonkę. Wlatuje jeden shot tequili lub wódki, jak wolicie. Na popcornowej wódce swoją drogą też fajnie to działa. Teraz wlatuje jeden shot tequili, 3/4 shota tego naszego kordiału. Z tego będzie ciężko lać, więc muszę to chyba przelać do czegoś innego, albo naleję poza kadrem. 3/4 shota kordiału i 1/4 shota soku z limonki. Jeśli chcecie bardziej kwaśne, dodajecie pół shota limonki. W tych proporcjach jest takie, bym powiedział, lekko w stronę słodkiego. Wlewamy tak do 3/4 wysokości. Tu pewnie więcej nawet nie wyjdzie. Proszę bardzo. I robimy top z wody gazowanej. I proszę bardzo, paloma słonawa. Słona paloma, salty paloma na kordiale. Także teraz cała trójca. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę udanych walentynek. Do zobaczenia, alkoholowe. Siema.